Środa 23 maja 2018 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 41 Kryptoniusy. A w Kryptoniusach, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut: nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni, analiza bieżącej sytuacji na rynku i na koniec kilka słów podsumowania. A jeśli chodzi o wiadomości, to dzisiaj tak: MIT, HSBC, Zimbabwe, Bank of America, Ripple, Chiny. Verge, OneCoin, Argentyna, KNF i na końcu kryptowalutowe zamiatanie ze strony Comparec.pl, a także Bitmain i Circle ze strony bitcoin.pl.org. Także bez zbędnej zwłoki, lecimy dalej z tymi newsami. MIT podjęło się testów Bitcoina. Uczelnia rozpoczęła testy Bitcoina z mechanizmem Lightning Network, a w jednym przypadku jego zachowanie w połączeniu z mechanizmem Smart Contract. Chodzi o sprawdzanie, jak zachowa się Bitcoin przy obsłudze milionów i więcej transakcji. Testy różnych aspektów prowadzone są już od 2015 roku. Okazuje się, iż Lightning Network jest dobrym rozwiązaniem problemu skalowolności Bitcoina. Mechanizm smart kontraktów może z drugiej strony zostać użyty na potrzeby mechanizmu Futures. Oczywiście smart kontrakty znamy wszyscy z Ethereum, ale wiemy też, że mogą zostać zaimplementowane do Bitcoina. Także będziemy tą sytuację obserwować, MAD sobie to wszystko testuje. Lecimy dalej. HSBC. We współpracy z holenderskim bankiem ING oraz firmą Cargill dokonały pierwszej na świecie udanej transakcji finansowo-towarowej przy użyciu technologii blockchain. Test, który został przeprowadzony, polegał na tym, iż Cargill ze Szwajcarii, czyli ten oddział szwajcarski, dokonał eksportu Soi w imieniu Cargill z Argentyny i Singapuru, a importu dokonał Cargill z Malezji. Całość została, została wykonana w oparciu o moduł Korda Blockchain. Zwykle takie transakcje wymagały 5 do 10 dni na przesłanie różnych listów, nielistów, tego typu rzeczy, a w oparciu o blockchain zajęło to 24 godziny. Oczywiście też zostały zmniejszone odpowiednio koszty. Zostało to wszystko przeprowadzone szybko, sprawnie, bezpiecznie. Także kolejny raz blockchain się sprawdza. Wszyscy wiedzą, że to będzie przyszłość. Lecimy dalej. Zimbabwe, giełda kryptowalutowa Golix, pozywa bank centralny Zimbabwe w związku z zakazem handlu kryptowalutami. Po zabronieniu bankom przetrwania Przetwarzania transakcji powiązanych z kryptowalutami, bank centralny nakazał Goliksowi, który także obsługuje terminal ATM w kraju, zakończyć działalność. Goliks jednak nie zamierza się poddawać i rozpoczął bitwę prawną, którą rozstrzygnie, którą rozstrzygnie się w High w mieście Harare w związku z sytuacją Zimbabwe tam był jakiś przewrót wojskowy, są braki gotówki kryptowaluty stały się tam alternatywnym środkiem płatniczym, nie wiem czy część z Was słyszała, w zeszłym roku w Zimbabwe cena Bitcoina ze względu właśnie z przewr na przewrót doszła do 20 tysięcy dolarów, jak na innych giełdach było tam po 12 czy 13 tysięcy, wiadomo, no tak to jest, jak są jakieś przewroty, tak macie kryptowaluty, możecie mieć klucz prywatny w głowie i jakoś ten majątek ocalić, ewentualnie gotówkę, którą macie, a tak przychodzi jakiś jeden z drugim Cześkiem i z Wami zabierają kasę, także no niestety są takie podejścia do kryptowalut w niektórych krajach. Lecimy dalej. Bank of America. Zyskał kolejny patent z dziedziny zamkniętego blockchaina, angielskiego permissioned blockchain. Patent ten związany jest z, u... jest z udzielaniem zezwoleń użytkownikom na dostęp do wybranego blockchaina. System może zostać oczywiście całkowicie zautomatyzowany. To sieć będzie odpowiedzialna za udzielanie dostępu oraz śledzenie aktywności użytkownika. Dane będą przechowywane w blokach. Nie jest to pierwszy patent tego banku, który pomimo niechęci do kryptowalut działa aktywnie w technologii blockchain. On jest jednym z największych yy, jest największy, yy, nie wiem, firm. Ewentualnie, jak to można by było określić, może graczy, tak, no, którzy patentują obok IBM a i innych takich firm. Także już nie pierwszy raz tu 6 milionów, już kiedyś też mówiłem w kryptowalutach o tym, że Bank of America patentuje rzeczy. Lecimy dalej. Ripple bawi się w darczyńcę po raz kolejny. Tym razem firma przekazała 4 miliony dla fundacji Ellen DeGeneres. Ogłosił to w jej show Ashton Kutcher. Ripple dostała. Ripple dostała organizacja o, o nazwie Ellen DeGeneres Wildlife Wild Fund, która zajmuje się ochroną goryli w Ruandzie. Przekazane środki zostały natychmiastowo zamienione na lokalną walutę. Ripple swoimi działami, działaniami promuje swój wizerunek jako element, jest to element ich polityki marketingowej. Przepraszam za te błędy, już jestem zmęczony trochę, chciałem Wam dzisiaj kryptoniosy nagrać. Lecimy dalej. Chiny. Kanaan, firma z Pekinu, a zarazem producent mikrochipów i koparek, potwierdził, iż ma zamiar wejść w fazę IPO, czyli ten Initial Public Offering. Firma chce zebrać 2 miliardy dolarów i złożyła wniosek do yy, Hong Kong Stock Exchange. Firma wybrała dosyć nietypowy czas na fazę IPO. Nie wiadomo, czy spadające ceny kryptowalut nie zniechęcą tradycyjnych inwestorów do inwestycji w firmę, która tak mocno powiązana jest z kryptowalutami. Kanan jest drugim po bitmain producerem koparek, z, producentem tem, tem, przepraszam, koparek, z zyskiem netto na poziomie 56 milionów dolarów za 2017 rok. Lecimy dalej. Vercz, znowu schakowany. Już raz w kwietniu sieć stała się ofiarą ataku hakerskiego, społeczność mocno wtedy skrytykowała deweloperów Verge'a, w ogóle mi się ten Verge nie podoba, tak prawdę mówiąc. Tym razem górnicy zauważyli, iż trudność niektórych bloków drastycznie spadła, wydobyły to około 35 milionów bloków w kilka godzin. Oficjalny Twitter Verge potwierdził, iż ich pule miningowe są atakowane atakami Double Denier of Service. Inny członek zespołu, oczywiście, z kolei stwierdził, iż jest to atak typu 51%. Nie wiemy, komu wierzyć, nie wiemy o co tutaj dokładnie chodzi. I Wercz, który się szczycił, że anonimowością swoich użytkowników, no powiem szczerze, dla mnie to jest takie, coraz gorzej to wygląda. Ja nie mam zamiaru inwestować lecimy dalej. OneCoin to piramida, która kilka lat temu obiegła wielkim echem świat krypto. Chiny jednak wymierzają sprawiedliwość z kamerą, także wszyscy z kamerzy pamiętajcie, wszystkich was to czeka prędzej czy później. Prokuratura prowincji Zou albo Zou przesłuchała 106 osób, 98 osób zostało skazanych na kary grzywny od 1,5 do 782 tysięcy dolarów, albo więzienie od 4 lat do roku. Odzyskano w sumie 266 milionów dolarów. Szajka jednak Działała międzynarodowo z na całym świecie. Tam było 27 różnych kont, piramidy finansowe itd. W samych Chinach OneCoin miał 2 miliony użytkowników. A dla widzów mała zagadka. Popatrzcie, kto był zaangażowany w OneCoina i co w tej chwili promuje. Lecimy dalej. Argentyński bank używa technologii blockchain do realizacji przelewów międzynarodowych. Bank, o którym mowa, to banko Mas Ventas, czyli BMV, a jego partnerem jest Bitex. Bitcoin stał się alternatywną formą płatności międzynarodowych dla systemu SWIFT. Decyzja należy do klienta, który system wybierze. Bitek stwierdzi, że jego system jest bar bardziej bezpieczny niż SWIFT oraz przestrzega ściśle regulacji KYC. Ale z tego co czytałem, to SWIFT nie ma zamiaru yy, spać i też coś tam pr pracują nad jakimiś urządzeniami. Lecimy dalej. KNF, czyli nasze rodzime polskie piekiełko. KNF się obudził i tworzył grupę roboczą do spraw blockchain i kryptowalut. Po kontrowersyjnej kampanii Uważaj na kryptowaluty, która wywołała, wywołała wielkie oburzenie w społeczności. Na Twitterze pojawił się post pana Artura Gra Granickiego. Ruszamy w KNF z grupą roboczą do spraw blockchain, w tym kryptowalut. Grupa będzie miała na celu przygotowanie raportu UKF. Oraz wypracowanie stanowiska KNF na temat blockchain, kryptowalut oraz ICO. Do grupy. Do grupy roboczej chcemy zaprosić dużą ilość przedstawicieli branży, zarówno związanych z blockchain, jak i związanych z kryptowalutami, a także właściwe instytucje i urzędy. Kiedy będzie gotowy raport i właściwe stanowisko urzędu, to zależy od tempa prac grupy. Zobaczymy, kogo oni tam zaproszą czy będą to lancerzy i celebryci, czy może to będą osoby konkretne, które chcą pracować. Lecimy dalej, ale zanim przejdziemy do wydarzeń, na dwóch stronach, z którymi współpracuję, kryptowalutowe zamiatanie oszustów za oceanem, 70 dochodzeń przez stworzony artykuł przez Krzysztofa Wiwatowskiego ze strony komparyk.pl. Regulatorzy z USA i Kanady zabrali się za kryptowaluty oraz ICO w ramach operacji pod kryptoniem CryptoSweep. Prowadzonych jest już 70 dochodzeń w sprawie oszustw związanych z kryptowalutami oraz fałszywstwami ICO. I zobaczcie, prezes NASAA, Joseph P. Borg. Nie wiem, czy to jest, on jest borgiem, czy nie. Ogłoszone działania są tylko czubkiem góry lotowej. W trakcie trwającej od 1 maja operacji CryptoSweep podjął 35 akcji egzekucyjnych, a także otwarło blisko 70 dochodzeń i przesłuchań. Tą listę oczywiście, e, tą listę oczywiście można sobie, można sobie znaleźć. W internecie ja ją publikowałem na swoim Facebooku i zgadnijcie, poszukajcie, jaka waluta, taka popularna i tak naganiana przez niektórych, znalazła się tutaj właśnie na tej liście. Pewnie BitConnect! <laughs> I oczywiście ze strony bitcoin.org, strony, z którą współpracuję, z której recenzowałem e-booka, którego możecie sobie tutaj pobrać: Bitcoin, cyfrowe złoto. Bitmain zainwestował 110 milionów dolarów w Circle. Bitmain, główny chiński producent wyspecjalizowanego sprzętu do wydobycia kryptowalut, zainwestował 110 milionów dolarów w spółkę finansową Circle w obszarze blockchain, wspierając w ten sposób krótkoterminowy plan Circle wprowadzenia stabilnej kryptowaluty, czyli stablecoin. Taki plan jest zgodny z główną ideą Bitmain dotyczącą tworzenia prywatnych banków centralnych opartych na kryptowalutach. Nasz zespół inwestycyjny jest wciąż niewielki Pracujemy szybko Założasz W dodając jednocześnie, iż Runda finansowania została zamknięta W ciągu trzech tygodni rozpoczęcia dyskusji W lutym 2018 Circle kupił Dużą amerykańską giełdę Polonik za 400 milionów dolarów Circle jest oczywiście Tak jakby można powiedzieć Firmą, może nie do końca spółką Córką, ale mocno współpracuje z Goldman Sachsem Także tak to wygląda jeśli chodzi O kwestie, o kwestie newsów Teraz przejdziemy sobie na szybciutko do wydarzeń. A w wydarzeniach 23 maja, czyli dzisiaj, już dzień się kończy: Zilika, Meetup w Singapurze, Ethereum Classic, Hardfork, Quantum X86 Lunch Event. 24 maja: IOTA konferencja TNW Amsterdam. 28 maja: Cardano, KIVM w wersji na testnet. 29 maja: Oyster Pearl ma mainnet, elektronium ma zrobić fork'a 1 do 1 i będzie ETNX, będzie rozdawać 30 maja LISK ma być na New Orleans Meetup, BitBay wypuszczenie higher Template oraz BeFree Coin spotkanie społeczności, tyle jeśli chodzi o wydarzenia przejdziemy sobie teraz na spokojnie do sytuacji na rynku spojrzymy sobie, odświeżymy 335 miliardów dolarów. Dzisiaj mieliśmy, właściwie wczoraj się zaczął, spadek kryptowalutowy. Jeżeli zobaczymy sobie sytuację z 7 dni, to tak jak mówiłem ostatnio w kryptowalutami w plenerze, jeździmy góra-dół. Poszliśmy sobie na 389 i zjechaliśmy dzisiaj do tam 325 miliardów. Teraz jest lekkie odregowanie na 333. Spokojnie sobie możemy obserwować, co będzie się działo dalej. Ja nie powiem, żeby dla mnie to była zła sytuacja. Bitcoin na 6%, na 6 spadku, 7661 dolarów, Ethereum 10%, zobaczcie, EOS 13%, 12% IOTA. Jeśli chodzi o zmiany, to oczywiście na największym Łojki Chain, h -Share, inne tego typu rzeczy, Mifryl znowu, krasnoludy. A na dużych plusach tylko 0x i Skycoin. Osobiście przyznaję, nie znam tych projektów trzeba ten rynek sobie spokojnie obserwować ze względu na to, że ze względu na to, że nie wiadomo kiedy będzie to odbicie. Zobaczcie, jeżeli sobie weźmiemy nawet no jakąkolwiek weźmy sobie na przykład dasa walutę I jeżeli sobie spojrzymy na kurs z ostatniego miesiąca albo nawet może lepiej z trzech miesięcy, to będzie lepiej widać. To po każdym jakimś takim dołku tak. Jak polecieliśmy sobie w dołek na ten, to później było odbicie. Że 3 miesiące to nie jest dobry interwał. No ale zobaczcie, jak tu był dołek, to później była górka. I tak zawsze się dzieje, tak jak był dołek, to była górka zwykle dosyć szybko. Po każdym takim dużym spadku jest jakieś odreagowanie, może dasz nie jest jakąś super ekstra walutą. No ale powiedzmy, że na każdej walucie prędzej czy później jest dołek i górka. Nie? To jest normalna sprawa. Jak jest mocny, <laughs> mocny dołek, to później jest jakieś odreagowanie, nawet jeżeli ta waluta generalnie spada. To i tak po mocnym spadku, jak jest na czerwono na giełdzie, to jest odbicie. Później może być oczywiście dalszy spadek, dalsza korekta, ale to trzeba sobie to wszystko obserwować. Jak ktoś gra na krótkich terminach, to takie spadki to zwykle wieszczą to, że za chwilę będzie lekka korekta w górę. I to właściwie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą sytuację. Jak widzicie, mam super nowy banner. Dzięki użytkownikowi Kryptoboros, który mi to wysłał. Bardzo jestem wdzięczny. I teraz tak, jeśli chodzi, już mówiłem zresztą w status report'cie, postaram się, żeby może w jutrzejszym dniu pojawił się film, najprawdopodobniej będzie to Tron. Dodatkowo mam już nowe łącze internetowe, niestety upload do YouTube'a nie jest taki, jak bym chciał, nie wiem z czym jest to spowodowane, bo generalnie mam 30 tam kilka mega upload'u, a do YouTube'a mogę wyciągnąć maksymalnie 20, co niestety nie pozwoli, nie pozwoli mi streamować w Full HD, ale jest i tak dużo lepiej niż było wcześniej. I to właściwie tyle. Mam parę pomysłów nowych, nad pewnymi rzeczami będę, będę pracował, ale to będę Wam ujawniał na bieżąco, jakie mam pomysły. Generalnie zaczęło mnie bardzo denerwować to, że niektórzy bezczelnie na Was kasę koszą, różnego rodzaju pseudo gównianymi projektami i produktami. I ja mam zamiar z tym walczyć w taki sposób, że będę starał się jak najwięcej wiedzy udostępniać za darmo. Bo ja nie mam, moja sytuacja jest o tyle dobra, że ja nie utrzymuję się z krypto i mogę wypowiedzieć wojnę wszelkiego rodzaju różnym dziwnym ludziom. Taką oczywiście cichą wojnę i udostępniać to samo, co, co oni biorą kasę, udostępniać za darmo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także obserwujcie kanał. Oczywiście jak zwykle, dawno już tego nie robiłem. Zachęcam wszystkich do dyskusji, zachęcam wszystkich do jakiejś tam dywagacji. Jeżeli jakiś newsów, oczywiście ja jestem w stanie, mój czas jest ograniczony, ja nie jestem w stanie wszystkich newsów znaleźć i też nie chodzi mi o to. Żeby robić godzinne kryptoniusy. Ja wybieram 10, 12, czasami 8 newsów, które tam sobie wybiorę, a tak zwykle ta lista moja, zwykle przez, przez pierwszego tego, zanim przejdę przez ten ten, to mam 20 kilka newsów przygotowanych, ale też nie chciałbym, żeby kryptoniusy trwały nie wiadomo ile. To jest minutowy odcinek, tam do około 20 minut, powiedzmy, gdzie ja dam szybko newsy, jakaś analiza sytuacji, wydarzenia, kilka moich słów i tyle. Jak więcej, to więcej ja zwykle gdzieś tam pierdzielę na live. Także, także tak to wygląda. No i to właściwie to tyle. Żegnam się z wami. Do następnego razu.